dzień dobry i nastała ta cudowna chwila, na którą czekałam prawie rok. Jesteśmy w szkółce z roślinami. Bardzo lubię ten moment, kiedy zaczyna się sezon i możemy robić nowe rzeczy, nowe nasadzenia. Jesteśmy w szkółce Włodarczyk w Kwiatkowicach, to jest za Lutomierskiem, jadąc od Łodzi. Dotarliśmy w to miejsce, ponieważ okazało się, że właściciele tej szkółki są naszymi widzami i nas zaprosili, żebyśmy sobie zobaczyli, jakie mają rośliny. A my i tak mamy duże plany na zakupy, więc myślę, że na pewno zakupimy tu sporo i mam nadzieję, że przyczepka pomieści wszystko to, co sobie wymyśliłam. I portfel Łukasza wytrzyma moje pomysły, także idziemy wybierać rośliny. Co do portfela, inaczej, co do przyczepy jestem pewny, ona dużo sobie poradzi. Kolejny platan to jest trzeci, czwarty, piąty. Pięć platanów to sześć pól. Widzicie, człowiek się nie przygotował i muszę myśleć na bieżąco. Najgorsze jest to, że jak się pojedzie do szkółki i masz jakiś tam mniej więcej plan działania, to przyjedziesz i zobaczysz jakieś jeszcze inne rośliny, które ci się jeszcze bardziej spodobają i cały plan idzie się walić. Idzie w łeb. No bo mi się na przykład już miałam kupić miskanty gracilimusy, ale zobaczyłam te miskanty, znaczy chyba to są miskanty i mi się bardzo podobają. Zaraz się zapytam, co to za miskanty, ale zobaczcie, jakie mają fajne różowo-zielone listki. No wyglądają prześwietnie. Bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że to są jakieś duże i że będę mogła je wziąć do domu. I że zimują. I że zimują. No bo jedne w tamtym roku sadziliśmy, nie pamiętam jakie to były, musiałabym sprawdzić, ale też mówiliście nam w komentarzach, że one nie zimują i rzeczywiście nie przezimowały, mimo tego, że je pozakrywaliśmy jakąś włókniną, liśćmi, tymi pojemnikami, miały ciepełko, ale nie przeżyły, no od ziemi miały zimno niestety, więc szlak je trafi. Okej, okay, potrzebujemy jeszcze takiego miskanta, który tworzy taką dużą, zwartą kulę? Tak, no. Tak, żeby był wielki. Tak. Żeby był duży, żeby go posadzić na przykład, jak mamy taki odstęp pomiędzy drzewami, tam jest chyba 5 metrów. Powiedzmy, żeby dwa posadzić, żeby po prostu, wiesz, nie, to nie był żywopłot, ale żeby no tak, kurde, wypełniało tą przestrzeń.
To jest bliskant chiński Memory. Mhm. No. On zrobi na 5 metrach, to w zupełności dwa wystarczą. Mhm. W zależności jak będzie miał wilgotno, jak będzie miał fajnie wilgotno, to będzie miał gdzieś tam liski na poziomie tam 2 metry, może ciut mniej, może ciut więcej, w zależności od warunków. Ponadto będzie piękny biały kwiatostan, zaraz wam pokażę na zdjęciu. My go mamy w dwóch miejscach posadzonego, jednego tuż przy wejściu, aha, drugiego tam przy tej śliwie wiśniowej, to z ręką na sercu, jak on tam we wrześniu zakwita i tam już mam taką wielką karpę, no z ponad 1,5 metra średnicy, to ludzie jak jadą czasami, to zawracają się, pytają co to jest, aha, chcę to, bo pięknie wygląda, naprawdę pięknie wygląda, piękny taki perłowo-biały kwiatostan, ekstra. I on wam zrobi robotę, bo on urośnie kurde wielki i będziecie z niego zadowoleni. Ona kwitnie tak samo jak kanzon, tylko że kanzon ma później takie liście, a ta Burgundy Royal ma takie liście. Chyba byśmy woleli zielone, nie? Kanzana, takie jak widzieliśmy we Wrocławiu. Bo kolor kwitnienia jest taki sam. Szkoda, że no, niestety w tym roku tak szybko było ciepło, bo one już w naturze, one tak po prostu już przekwitają. Otóż no, niektóre widzę tutaj. Nie, to ja chcę zielonego, nie? No ja też, ja to ogólnie to tak czerwonych drzew i roślin to chyba tylko czyli te klony czerwone mi się podobają. Spoko, to weźmiemy tam wam większe te kanzany. Jaką porzeczkę? Czerwoną. Wiesz co, mamy, ile my mamy? Trzy czerwone. A na przykład, nie wiem, biała w tym samym czasie owocuje co czerwona? Czy to w zależności od gatunku? Nie, w zależności od odmiany. Natomiast w bardzo podobnym terminie i tak tutaj na przykład jak widzę, to biała już ma tutaj zawiązki owoców. Dziubek, co teraz? Wiśnia? Wiśnia. A skąd ci się ta wiśnia do głowy wzięła? Bo się naoglądałam we Wrocławiu, w Krakowie, w Łodzi też podobno jest, jeszcze nie byliśmy. Jeszcze, drodzy panowie, jak będziecie ze swoimi kobietami jeździć, a potem nie chcecie sadzić drzew, to nie chodźcie tam, gdzie one rosną. Bardzo dobra rada. Te tutaj są niziutko okulizowane i one będą miały taką formę, że będą od dołu rosły, no, depende od boku. Tamte są szczepione wysoko. Aha. I one od dołu będą gołe. A korona będzie się rozrastać wyżej. Będzie się rozrastać, więc pytanie, co wolicie. To tam na tej rabacie zakładam, że nie będzie wilgotno, bo jak są umiejscowione rozchodniki, to chyba tam... A tak może być troszeczkę wilgotno. Znaczy my generalnie to ją i tak teraz tam żeśmy do góry ją wynieśli. Tam rzuciliśmy kompostu, żeby to trochę do góry wyszło, żeby właśnie ta woda poradzi, nie stała. Poradzi se. Dobra, ile to masz? 15, 20 już. Jakby tak streścić naszą pracę, to nasza praca polega na szkółkarstwo polega na przestawianiu roślin z punktu A do punktu B. No tak, jeszcze je robicie, nie? No tak, ale to ciągle wygląda. O kurde. To ciągle wygląda jak przykładanie z punktu A do punktu B. Ty się tak trochę takich bogów bawicie. No tak. Boże, ile tego będzie? Sadzisz, musisz gdzieś przestawić, później to rozstawić i później to przestawić do klienta. No wiesz, jak to jest małe, to jeszcze jest miejsce, gdzie to trzymać. Gorzej, jak to trzeba potem przesadzić, coraz większe. Tutaj są te takie bordowe, czerwone. Mhm. Klony japońskie, nieregularne pędy, nieregularnie się rozrastające, przewieszające się, pięknie wyglądające, zimujące w naszych warunkach. Muszą mieć tylko odpowiednie stanowiska do tego, żeby sobie dobrze osłonięte stanowiska, one bardzo lubią. Nawet mogą być działki leśne, też świetnie rosną, tylko wtedy może tak jak ten czerwony bordowy straci nieco mniej, będzie miał nieco więcej zieleni, nieco mniej tego borda, czy tam nieco więcej tego koloru, więc możemy wybrać tego. Jeszcze gdzieś tam mieliśmy żółte. Nie, to czerwony, tak? Chcesz? No. To wybieraj, który ci się podoba. Ten ładny, no. Taki już gęsty jest. Możecie
Zgodnie ze sztuką tak nie jest, możecie, jak chcecie sobie wziąć i go sobie przymocować do palika, żeby go wyprowadzić. Ja tak nie rekomenduję, bo to jest no nienaturalnie tak dosyć, ale możecie tak zrobić jak chcecie, żeby chociaż na jakiś czas, żeby ten przewodnik powiedzmy zgrubiał, a reszta niech się dzieje co ma się dziać. Przychodzi taka starsza pani, nasza klientka, już ten, no już tam któryś rok i już było po sezonie rabatówkowym i ona się pyta mnie, przy pana, ja chciałem te takie czerwone kutasiki, gdzie wy to macie? Bo mi się to spodobało, ja sobie posadziłem innego, ale chcę więcej. Na to nam się przyjęło, w naszym slangu teraz są kutasiki. Kutasiki. Ale ja nie chcę. Musicie wiedzieć, że jak ja już przyczepę wyciągam, to znaczy, że szefowa ma jakieś niecne plany i będzie się działo. Plan jest taki, że przyszła pora, obsuszyło nam trochę nasze podwórko i musimy obsadzić je w tujak. Zaraz będziemy tutaj wybierać jakieś tuje. Zobaczymy, czy coś będzie takiego, wiecie, co szybko rośnie, nie? Bo pamiętajcie, jak sąsiedzi to są. Dopowiedzcie sobie, a wtedy się sadzi tuje. Nie, my mamy super sąsiadów. No i tak, moi drodzy widzowie, chodźcie, zapraszam. No i mamy morze tuj, które nas nie interesują, bo my jesteśmy inni niż większość Polaków. Wszyscy sadzą to. To jest tuja szmaragd. Ja też przez ten etap w życiu też przechodziłem, też sadziłem, miałem piękne. Na żywo płot to się, powiem wam szczerze, średnio nadaje, bo ładnie to wygląda, ale się nie zarasta, nie? Dlatego weszliśmy później w tuje bardziej, które szybciej rosną. Czyli to pewnie są jakieś brabanty, tylko że chyba brabanty jakieś takie żółte. Dużo jest tego odmian. Ja nie jestem też specjalistą. Specjalista zaraz pewnie podejdzie i nam powie, co kupić. Ale jeśli wy chcecie mieć żywopłot, który będzie bardzo szybko rósł, bo nasze tuje plikaty na przykład mają przyrostu po metr rocznie, mogą mieć. No. Wiadomo, wiecie, to nie jest tak, że drzewo wam urośnie po prostu tak zagęści w rok, ale jakieś przyrosty będą miały, dlatego to trzeba ciąć, no to wchodzimy bardziej w to. A jeśli chcemy mieć takie ładne, zieloniutkie tuje i niekoniecznie chcemy z nich żywopłoty robić, tylko żeby to na przykład były jakieś kolumnowe nasadzenia albo takie pojedyncze, no to szmaragdy jak najbardziej. Zresztą też nie wiem, jakie warunki wodne trzeba spełniać, ale chyba one te przynajmniej za bardzo mokrego nie lubią, a my akurat mokro mamy, gdzie na przykład nasze tuje, które już żeśmy wsadzili ile? 3 lata temu? 4 lata temu? 3 lata temu rosną, zalewa je co roku, że są pod wodą, no ale żyją, tak więc w tym roku powtórzymy. No i tutaj jest 80 sztuk tuji. Macie od razu, bo będziecie pytać, co to jest za tuja. To jest tuja Golden Brabant. Zaraz poprosimy tutaj szefa, żeby nam wykład walnął, czym ona się różni od zwykłego Brabanta, a różni się, bo ją wzięliśmy. I wzięliśmy nie 100, tylko 80. A, i dokładnie. Taka rada przy Brabantach, bo to się szybko rośnie. Rozstaw nie co 70, a co metr. I wiecie, jak to dobrze? Bo mieliśmy wziąć 100, a jedzie tylko 80. Co to się dzieje? Mówiłem, że będzie pełno. Co będzie? Pełno. No będzie pełno. Jest po sądach. To się mówi, nie, i to nie są ostatnie słowa szefowej. No nie. To jak coś, to ci to po prostu... Ja dopiero się rozkręcam. No i zobaczcie, przyczepa jest po sam dach wypchana i niestety jedna taczka musi iść do samochodu. Także zmieściliśmy się, nie trzeba przyjeżdżać na dwa razy, ale jednak do przyczepy nie weszło wszystko. I moi drodzy, my już jesteśmy na bazie, dojechaliśmy cało i bezpiecznie do domu i teraz chodźcie, zobaczcie, co ona tu wymyśliła, kurde, co ona tam wrzuciła. Ja powiem wam szczerze, że miało być, nie, my już mamy wszystko w zasadzie, już nic nie potrzebujemy, ty co roku jest coraz gorzej. Nie no, żartuję, ale moi drodzy, to są nasze zakupy. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj oprócz tych małych krzaczków, to są jeszcze 3 drzewa. Tak więc ja sobie ściągnę plandekę, zacznę to wystawiać i zaraz szefowa opowie wam, co przyjechało razem z nami.
wyciągnięte. Zaraz oddam wam szefowej, żeby wam opowiedziała, co tutaj jest. Ja natomiast zostanę przy moich drzewach, przy moich tujach, przy moich krzaczkach. Nie namówiłem jednak tutaj prezesa, żeby opowiedział o tych tujach, bo on jak mówił, że jak jest przed kamerą, to się stresuje, ale przekazał mi całą wiedzę i generalnie powiedział, że to jest typowy Brabant, czyli szybko rosnąca. Powiedzieliśmy, że potrzebujemy 100 sztuk, bo obliczyliśmy sobie, że będziemy to sadzić co 70 cm. Powiedział, że jest to stanowczo za gęsto, żebyśmy wzięli je, rozstawili co metr. No, czyli wzięliśmy od razu o 20 sztuk mniej. I ona od zwykłego Brabanta się różni tym, że właśnie zobaczcie, w jakim ona jest kolorze. Ona cała będzie właśnie taka golden, czyli taka żółta, nie? I ogólnie jak ma dobre warunki, czyli nie ma żadnego stresowego sygnału do tego, żeby obrastała w szyszki, bo Brabanty potrafią obrosnąć w szyszkę i potem trzeba na drugi rok ją czyścić. Czyli jak będzie miała dobre pożywienie, dobry papuł i będzie miała wilgotność, no to będzie pięknie rosła i nie będzie szyszkowała, to rocznie tych przyrostów później będzie miała dużo. Ona tam potrzebuje, powiedzmy, pierwsze lata, żeby bujła, ale później to idzie jak oszalała. I jeszcze co się różni ten Golden Brabant od zwykłego Brabanta, to jest to, że Brabanta może rozmnażać wszyscy, mogą rozmnażać wszyscy. A Golden Brabanta mogą rozmnażać ci, którzy mają na to zezwoleństwo. Tak jak oni na przykład. Szefowa, zaczynaj! Boże, wiecie, jak mi to radość sprawia, już się nie mogłam doczekać. Nie jakieś budowy, kopanie, ja wolę coś takiego. Słuchajcie, pierwsze co zaczynamy to od największych rzeczy, to są dwie wiśnie piłkowane kanzan. Tylko że szczepione tak niżej, nie wyżej. Ja chciałam, żeby po prostu one tutaj były takie, miały takie wielkie korony, takie jak się widzi we Wrocławiu, w Krakowie, w Łodzi, żeby one były takie piękne. No wiadomo, że teraz już po prostu jest ten okres, kiedy one już nie zakwitną, no bo to już jest po ptakach, ale za rok będę miała w końcu w ogrodzie coś takiego fajnego, różowego. No i ponoć szybki przyrost ma. Tak, i one bardzo szybko rosną, więc bardzo się cieszę. Następna roślina. Ja wybrałem. Tak. Nie, ja nie wybrałem, wybrał prezes, kurde, a ja powiedziałem, no ładnie. Jest to klon japoński, czerwony, bardzo nam się podoba. Jak ostatnio byliśmy we Wrocławiu w ogrodzie japońskim, to chyba jedyne co to tam było japońskiego. Ale bardzo nam się spodobało i stwierdziliśmy, że też chcemy mieć go w ogrodzie. Na to jeszcze nie mamy pomysłu, bo te dwie wiśnie będą stały tam, gdzie kiedyś stały grządki i borówki. A na klona jeszcze nie mamy pomysłu, ale gdzieś pewnie koło tarasu, żeby nam umilał po prostu siedzenie na nim. Następnie kupiliśmy dwie jagody kamczackie, bo brakuje nam w rzędzie. Dokupiliśmy 8 sztuk borówek. Dwa Duke'i, dwa Chandlery, dwa Blue Jay'e i dwa Blue Goldy. No to znaczy my chcieliśmy Chandlery i Blue Cropy, no i oczywiście, no i tak. Szefu powiedział, no tak, no chcecie to co wszyscy, ale powiedział, że on nam zrobi, wybierze takie, z których będziemy zadowoleni, tak więc trzymam za słowo i czekam do pierwszych zbiorów. Tak. Następne są porzeczki białe, tym razem wybraliśmy, też musieliśmy dobrać do naszych porzeczek, bo mamy 3 sztuki czerwonych i dokupiliśmy 2 sztuki białych, bo akurat tak też nam wychodzi z rzędu. Dalej, mamy miskant chiński Memory i mamy tego 12 sztuk czy 10? 10 sztuk i one będą tam, gdzie kiedyś były nasze miskanty malefartusy. No pokaż, pomiędzy tam, platanami. Tam jak są te platany, to tam będą właśnie po 2 sztuki, między platanami będą te miskanty chińskie. Jedziemy dalej. Poczekaj, bo to chodzi o to, że zamysł na te miskanty był taki, że nie chcemy robić sobie żywopłotu z nich, tylko chcemy pomiędzy platanami 2 sztuki wsadzić, żeby przysłaniały, a to są olbrzymie miskanty. Ponoć to jest miskant petarda, gdzie to robi naprawdę ogromną popularność i one są też takie ogromne, a później jak już im te pawie pióra wyrosną, no że ponoć jest szał. Okazałe są. Nie powiem jaki szał, ale ponoć naprawdę prezes nam namawiał, mówi weźcie te, nie pożałujecie. Dokładnie. Tak więc jak to się nazywa? Miskant chiński Memory. Memory 5.
Siara. Następnie kupiliśmy na naszą rabatę, którą będziemy dopiero tworzyć, hortensję bukietową. I to jest hortensja bukietowa Fries Melba. Nie wiem, jak to się mówi, to się czyta Fraise Melba. I ona będzie taka czerwona, są trzy sztuki. Najwięcej mamy seslerii tatrzańskiej. Mamy jej chyba ze 28 sztuk. Przynajmniej tyle powinno być. I ona też będzie wchodziła w skład rabaty. Następnie mamy rozchodnik Matrona. I rozchodnika mamy 8 sztuk. Ten rozchodnik też będzie wchodził w skład rabaty. Idziemy dalej. Tutaj mamy miskant chiński Morning Light i tego mamy 12 sztuk i on będzie z tyłu tej rabaty, którą będziemy tworzyć. Na samym tyle będzie... To on taki wysoki będzie, nie? Tak, na samym tyle będzie tuja, przed nią będzie miskant, no i później będzie cała reszta, którą będziemy tworzyć. Tutaj dodatkowo jeszcze na tą rabatę dokupiliśmy jeżówki. Jest ich 8 sztuk i mamy tak, jeżówkę Parrot, jeżówkę Red Pearl, jeżówkę Rainbow Apricot i jeżówkę Hot Papaya. Więc mamy takie chyba 4 rodzaje, z każdego mamy po 2 sztuki i one będą nam tworzyły też taką, one chyba mniej więcej w środku tej rabaty będą, ale to wszystko zobaczycie w jakimś innym odcinku. I to wszystko. Teraz wystarczy to wszystko wkopać. Jest tego naprawdę dużo i myślę, że majówkę właśnie spędzimy na wkopywaniu, chociaż teraz się już bierzemy za robotę i chociaż te borówki i porzeczki i jagody wkopiemy, a resztę zobaczycie w kolejnych odcinkach. Podobał Ci się wyjazd do Kwiatkowic? Bardzo i ja na pewno tam jeszcze wrócę. Podobało mi się to, że tam mają taki porządeczek, że tak naprawdę kupiłam wszystko, co chciałam. Miałam listę, dałam panu i pan po prostu chodził i wykreślał wszystkie rzeczy, które już wybraliśmy. Powiem tak, mało co go zaskoczyło z Twojej listy. Tak, mało co go zaskoczyło, a ja pierwszy raz pojechałam do szkółki przygotowana. Nigdy nie zdarzyło nam się tak być przygotowanym. Zawsze było tak, że jedziemy i wybieramy, co nam się podoba. A w tym razem po prostu już wiedzieliśmy mniej więcej, co chcemy wziąć. Jedynym taką niespodzianką, której się nie spodziewałam, to był klon. Bardzo go chcieliśmy, ale nie spodziewaliśmy się, że go kupimy tym razem, więc klon przyjechał i jestem szczęśliwa, bo jest naprawdę piękny, okazały, a kosztował tylko 250 zł, więc jak na takie drzewko, no to chyba jest bardzo dobra cena, nie? No ogólnie powiem Wam szczerze, że te szkółki, które są poza Łodzią, bo Kwiatkowice są 20 km tak, od Łodzi za Lutomierskie, to powiem Wam, że tuje, które my mamy, brabanciki, goldy, to chyba 12 zł tak, 12. Za taką sadzoneczkę, gdzie u nas w Łodzi, no już te szkółki potrafią przywalić cenę. Natomiast, co mnie zdziwiło jeszcze bardziej, tu jest szmaragd, których mieli bardzo dużo, tak, kosztowały 10 zł za sadzonkę. I to czyli była duża sadzonka. Były jeszcze tańsze. A tak w ogóle to, co się w Polsce dzieje, bo Polska to jest kraj ludzi, którzy po prostu sadzą żywopłoty stój na potęgę, to doszło do takiej sytuacji, że szkółka, w której byliśmy, tych tuj na stanie miała 500 sztuk, natomiast szmaragdów miała kilka tysięcy. Tak. Tak więc jeśli chcecie kupować szmaragdy, to wiecie, że jeszcze parę tysiączków tam zostało w sztukach, a po dyszku możecie zrobić dobry deal. Polecamy, bo my tak mniej więcej 2 tygodnie temu się zaczęliśmy orientować, jeżeli chodzi o ceny tuj i nie widzieliśmy nigdzie po 10 zł, no może takie. Także polecamy i zobaczcie sobie tą szkółkę, bo naprawdę warto, my już na pewno będziemy stałymi bywalcami. Tak, bo jeszcze musimy kupić maliny, bo tak, maliny były, tak. Natomiast tutaj dostaliśmy info, żeby poczekać jeszcze 4 mniej więcej tygodnie i pojawią się maliny petardy. Maliny, które będą ponoć rosły tak jak borówki, czyli w takie krzaczki i nie trzeba będzie ich niczym podpierać. Tak więc za 4 tygodnie jak doczekamy i jak te maliny nie zejdą,
to je kupimy. A poza tym ja mam całą rabatę z przodu do wymiany, więc tam trzeba też pokupować rośliny. I tutaj jest rabata do obsadzenia, bo wywaliliśmy wydłuszycę, która cały czas wyłazi. Przyznajemy się bez bicia, dobrze mówiliście, że ona nam tam kurde się za bardzo rozejdzie. No ale no co, za błędy się płaci, teraz trzeba powyrywać i zrobić nową rabatę. Ja mnie to bardzo cieszy, bo ja lubię kupować roślinki. Także idziemy wkupywać, ale z wami się widzimy w kolejnym odcinku. Pa!